Tak, Draco Malfoy i jego banda przygłupów, czyli Crabbe and Goyle. Co mogę o tych tutaj panach powiedzieć? No cóż, widzę tutaj małą dziwną zależność i różnicę pomiędzy grą a filmem, bo przypomina mi się z filmu, oczywiście o ile dobrze pamiętam, że Draco Malfoy na początku miał mini szacunek do Pottera, bo chciał, żeby dołączył do ślizgonów, aka Slytherinu, bo wiecie, każdy team ma jakby swoją odrębną nazwę, że na przykład na Slytherin mówi się ślizgoni, na Gryffindon gryfoni. Nie wiem jak na Hufflepuff ani na Ravenclaw, ale wiem, że na te dwa domy się mówi tak powiedzmy też skrótem. A tutaj to kurde z taką pogardą wyjechał do naszego kurde chłopca, który został przejechany przez markę Opla i jest podobny do takiego znanego, lubianego twórcę na YouTubie zwanego jako Chrystek. Zresztą sami sobie porównajcie te zdjęcia, żeby kurde porównać sobie różnicę pomiędzy tymi dwoma panami. Myślę, że Chrystek to jest taki Harry Potter po roku w Niemczech. Pozdrawiam, Chrystek. Move along, Potter. Keep away from this corridor if you know what's good for you. Tożsamość tego pana później poznamy. Na razie nie będę zdradzał, kto to jest. I myślę, że osoby, które wiedzą, radziłbym też nie zdradzać, ponieważ osoby, które nie znają Pottera, mogą mieć, że tak powiem, mały mindfuck. A lepiej, żebyśmy razem wspólnie do tego doszli. Ej, co to za kobieta stoi tutaj przed tymi naszymi drzwiami? Co to za dziewczyna stoi? Ha, podejdźmy tu, swoją drogą. Dobra, drzwi się nie otworzą przed nami. Trudno. Trudno się mówi. Hello, Harry. It's me, Hermione Granger. We met on the Hogwarts Express, remember? Defense against the dark arts is through this door. Follow me. Okej, będziemy mieli teraz lekcję obrony przed czarną magią. Co z tego, że w wersji na PS1 ona była dopiero gdzieś w połowie gry? Dopiero przyszliśmy na lekcję obrony przed czarną magią, ale dobra, nie będę się tutaj czepiał. Lećmy zatem do przodu i przepraszam, jeżeli nie będę tutaj wspominał żadnych moich wspomnień za dzieciaka, jeżeli chodzi o tę grę, dlatego że po prostu mało grałem w port PC-towy, więcej grałem w port na PS1, okej? Dobra, let's do it! I am Professor Quirrell. Today we'll learn how to protect ourselves against dark magic with the Flipendo spell. This is the symbol for the Flipendo spell. Now, hold down the mouse button, make the same pattern, and then let go of the button. Dobra, lecimy. Jedziemy z koksem, kurde. Pamiętam, że tego nie lubiłem trochę w wersji na PC. Ale no trudno, może uda nam się dużo punktów zgarnąć za to. Bardzo bym tego chciał, nie powiem, że nie. Minimum 50%, to easy, to będziemy mieli easy, kurde, nawet ponad 50%. Oczywiście, że tak. Quite good, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Go on, Mr. Potter, try again. Dobra, jeszcze raz. No to lecimy z koksem, kurde. Staramy się nie wyjechać poza pole, bo dużo punktów będziemy przez to tracić. Jedziemy, 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 nie śpimy, jedziemy, nie śpimy, moi drodzy, jedziemy, nie śpimy. O kurde, 94%, Jezu! O kurde! The house with the most points at the end of the year wins the house cup. 10 points for Gryffindor. Go on, Mr. Potter, try again. With the most points at the end of the year wins the house cup. 15 points for Gryffindor. Try working faster this time, Mr. Potter. Kurde, teraz szybciej będą chcieli od nas, ja pierdzielę. No to tutaj już mi się niestety nie uda zdobyć dużej ilości punktów, a szkoda. Bardzo bym chciał zdobyć te 95, może nawet trochę więcej punktów. Kurde!
kurde, ty 2% mi zabrakło, abym miał, ja pierdzielę, nie! Trzy na cztery, kurde. Może mi się kiedyś 4x4 uda zrobić. Splendid. You may now enter the Flipendo challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Hold down the mouse button to aim the Flipendo spell. Release the button to cast the spell. Try it on that barrel. Okej. Tak więc teraz zaczynamy z Flipendo Challenge, jak to ujął nasz profesor Quirrell. I jest to, że tak powiem, nauka właśnie tego czaru, którego żeśmy się nauczyli. I teraz po prostu będziemy musieli przesuwać różne przedmioty i tak dalej, i tak dalej. I przy okazji, challenge, który będziemy musieli wykonać, to będzie zbieranie gwiazdek. Coś, co szczerze bardzo lubię w tej grze. Bo uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. W przeciwieństwie do tego, co mamy w wersji na PSX-a. W zasadzie czego nie mamy w wersji na PSX-a, bo tylko się uczymy jakby czarów i tyle w zasadzie. Nauczyłeś się czarów i możesz iść dalej, nie? Jak gdyby nigdy nic. A tutaj to chociaż wiecie, mamy pewien trening, jeżeli chodzi o ten czar. Że musimy przykładowo zdobyć coś, by wiecie, o, tutaj na przykład te gwiazdki. Później oczywiście ludzie tworzący wersję na PC-ta Więzienia Azkabanu się trochę chyba zainspirowali tymi gwiazdkami, bo Więzień Azkabanu z kolei w wersji PC-towej zbieramy tarcze zadań, które również są bardzo fajną rzeczą. Bardzo to lubiłem w Harrym Potterze na PC-cie. Cast your Flipendo spell at the switch on the wall to open the door. Flipendo affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. Potter. Dziękuję za fasolki i te drzwiczki otwieramy. Okej. Otworzyły się. W ogóle swoją drogą bardzo lubię soundtrack tego poziomu. Słuchajcie się w niego, bo naprawdę jest spoko. Ale nie wiem czemu czuję, jakby ten soundtrack miał się również pojawić w Harrym Potterze w wersji na PC, ale nie pojawił się dlatego, że no nie starczyło im czasu, żeby zaimplementować go. No i nie będę wspominał też o tym, że odgłos tej gwiazdki, która była przed chwilą, to jest dosłownie zremiksowany w Harrym Potterze Więzień Azkabanu, kiedy zbieramy tarcze zadań. Bo jest taki jeszcze, wiecie, fajny dźwięk. Swoją drogą bardzo lubię ten mostek, przez który teraz przechodzimy. Fajnie to ogólnie ogarnęli, moim zdaniem. No dobra, to skoro chcesz się ze mną spotkać później, to się spotkamy później. Ja tam nie muszę się z tobą teraz widzieć. W sumie niekoniecznie chcę mi się patrzeć na twoją twarz, bo żygam dosłownie tobą. I teraz nie idziemy tędy, tylko tędy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy to, druga gwiazdeczka, oczywiście, że tak. I am nearly Headless Nick, the Gryffindor House ghost. Now, this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. O, to był bezgłowy Nick, którego również spotykamy w wersji na PS1, gdzie on nam tam daje tutorial, że musimy przykładowo użyć kwadratu czy tam X-a, żeby doskoczyć. Ja tam wam daję tylko przykład, bo jakby nie chcę za bardzo tutaj precyzyjnie do tego podchodzić, dlatego że po raz kolejny tutaj odsyłam was na mój let's play lub let's play na Krauzajbatsu z Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. Dobra, mamy tutaj save'ik ogarnięty i teraz co? O? A dlaczego nie flipendo?
Kurde, raz Flipendo, raz... O, kurde, co to są za nowe czary? Też chcę je znać. No dobra, to to co, lecimy dalej sobie. Tutaj widzę, że niebieski dywan już jest dla nas rozstawiony. Widać, jakim fejmem jest Harry Potter w Hogwardzie. Zobaczcie, aż niebieski dywan mu stawiają. Nie żaden czerwony. On gardzi czerwonym kolorem, mimo że ma czarno-czerwoną tutaj płachtę. To jednak on gardzi takim tym kolorem, on woli niebieski. Błękitny wręcz bym powiedział. Motyw Hogwardu, nic nowego. Wolałbym tamtą muzykę, która wtedy leciała. Była jakoś taka ciekawsza, przyjemna dla ucha. Mam nadzieję, że ona powróci, kurde. Bo soundtracku z tego Hogwardu to się będę mógł jeszcze nasłuchać w życiu. No. A tego czego nie mogę odblokować? Halo, kurde, co jest? Okej. Cast your Flipendo spell on this block to knock it out of the way. Flipendo! Flipendo! Dobra, wróciła moja ulubiona muzyka. Kurde, jak ja za nią tęskniłem. Ten chwilowy motyw z Hogwardem był bezużyteczny. Po co on w ogóle leciał? Mogła se ta muzyka cały czas polecić. I wiem, że niektórzy mogą pierdzielca przysłowowego dostawać, dlatego że słyszą tą muzykę, bo to jest taki loop właściwie. Ta muzyka praktycznie ma loop i się za bardzo nie rozkręca. To jednak... Powiem szczerze, że jakoś ją lubię. Bardzo przyjemny soundtracek. Okej. Teraz przesuwamy kolejny bloczek. Skaczemy. Dokładnie tak. Muzyka z Hogwardu, ja pierdzielę. Mogła tamta muzyka lecieć, no co jest grane, no. Czemu, kurde, musi lecieć muzyka Hogwardu, no. What the hell. Dobra, co ja tu muszę teraz zrobić, bo jakby nie bardzo wiem co. Tak, widać trochę jakbym pierwszy raz w tę grę grał, ale powiem wam szczerze, że w grę gram, żeby nie skłamać, trzeci raz w życiu, bo 2 lata temu pamiętam, że sobie tą gierkę testowałem. O! Dobrze. O, to jest też dobry soundtrack. Bardzo go szanuję. Pamiętam, jak on leciał właśnie w zadaniach bezgłowego Nika w wersji na PS1. Bardzo go lubię, to jest dla mnie też mega nostalgiczny soundtrack. Ogólnie muzyka w tej grze jest bardzo epicka. Dobra. Kraty sobie tutaj odblokowaliśmy, ale pytanie, czy tutaj coś mamy, bo tutaj mogą być jakieś ciekawe... Bym ominął, kurde, gwiazdkę zadań, a tego chyba nie chcemy. Chyba chcemy, kurde, zrobić full legit 100%, nie? Teraz się zastanawiam, czy czasem Harry Potter nie jest chory na wory, dlatego że on powinien się złapać. Bardzo zastanawiające, powiem wam szczerze. No i oczywiście znowu Hogwart Dim. Ja pierdzielę, weźcie to wyłączcie. Swoją drogą, nie wiem czy się chwaliłem, ale wersja na PC działa dzięki Pixelowi. Wiecie, Pixel de Retro, mój taki dobry ziomek, przyjaciel z YouTube'a. I jeśli, nie wiem, wam nie działa wersja na PC, nie wiecie dlaczego wam działa wersja na PC, to odsyłam was do w zasadzie Pixela, bo Pixel pomógł mi ogarnąć, dzięki czemu mi działa i teraz mogę dla was ten let's play zrobić, którego w sumie bardzo chciałem od dawna zrobić, już od ponad 2 lat chciałem z tą grą się zmierzyć, bo nałogowo oglądałem let's play Geralda 39, o którym już wspominałem i to on mnie właśnie zainspirował trochę do nagrania tej wersji PC. O, teraz doskoczyłem. Świetnie.